naprawdę, na tej wyspie to było tak, że były dziwne zwierzęta, jak węże na przykład, i dziwne ptaki, i naprawdę... A prawie zlec rekin też mówiłeś, naprawdę byłeś blisko rekina, nie chcę mi się wierzyć. No i mówię wam, miałam już normalnie halucynacje, nie wiedziałam co jest czym. Myślałam, że ty, Dave, jesteś drzewem, znaczy, że drzewo kokosowe jest tobą, już sama nie wiem, straszne to było. O rety, naprawdę miałaś halucynacje takie prawdziwe? Ale wiele się nie pomyliłaś, bo w końcu Dave ma zakłuty łeb. Także nie taka duża ta halucynacja, ha ha ha, ale śmieszne, naprawdę pijaty, to masz ale super poczucie humoru. Wcale nie mam zakłutego łba i poza tym nie jestem podobny do drzewa, prawda? Ale mówiłaś, że pachniało kokosem. To znaczy, że dobrze pachnę, co? Ach, rodzinko Wróblewskich, tak się cieszę, że jesteście z powrotem, a ty, Emma, niedługo będziesz u mnie w przedszkolu, prawda? Ale oczywiście, że będę w przedszkolu, przecież nawet gdybym była na wyspie, to na pewno jakiś helikopter przyjechałby po mnie, żeby nie ominęło mnie bycie przedszkolakiem. Stefan, ja sam nadal nie wierzę, że to był taki chaotyczny wyjazd, urlop, bym tego nawet nie nazwał, przecież to była jakaś tragedia na tym statku. No dobrze, wydaje mi się, że państwo mieli już wystarczająco dużo gości, chyba po tym całym urlopie potrzeba wam na pewno odpoczynku, no urlopie, w cudzysłowie mówiąc. Okej, to na razie wszystkim. No, dzięki za odwiedziny. Hej, hej. Pa, Julian! Widzimy się potem. No dobra, to do zobaczenia w szkole. No, chyba, że uda mi się odpocząć. No to wcześniej. Hej. Ojej, dobra, Haniu. No to w takim razie odpoczywaj, moja droga. Widzimy się już za kilka dni. O, żebyś mi tylko nie zniknęła. Będę się tak martwił. Ach, nie martw się, Dave. Pa, pa. Ach, no dobrze, moi drodzy, to co? Chyba potrzebujemy troszeczkę odpoczynku po tych wariackich wakacjach. Chyba właściwie nawet nie można ich tak nazwać. Ach, no dobra, no to należy się nam troszeczkę odpoczynku. No, ale to chyba trzeba przyznać, że nie mieliśmy właściwie żadnych wakacji, co nie? Przecież to była jakaś niekończąca się historia i te halucynacje i wyspa. Mam dość. No, masz rację, Julianku, ale niestety już na kolejny urlop chyba nie mamy nerwów. Może następnym razem, w przyszłym roku będzie lepiej. Trzymajmy kciuki. Teraz na pewno zasłużyliśmy na odpoczynek. No, ale szkoda. Tak naprawdę pojechałabym na prawdziwe wakacje. Gdzieś gdzie nie byłoby stresu i piasku, nie na wyspę. A ja chyba mam dość urlopów. Cieszę się, że jesteśmy w domu. Idę do mojego pokoju. Tak bardzo się za nim stęskniłam. Do zobaczenia potem. To chyba nie jest najgłupszy pomysł. Chyba też idę do siebie do pokoju. Może jakieś nowe światy Minecrafta są do odkrycia. A ja idę zobaczyć, co tam z moimi zabawkami. Tak bardzo się za nimi stęskniłam. Mamo, zrobisz kakao? Ach, fantastycznie, że jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w domu. Po tym nieudanym urlopie. O, mój pokój. Tak bardzo za nim tęskniłam. Ach, i ten zapach. Ach, jak dobrze być w domu. Pia, za tobą też się tak stęskniłam. Moja kochana. Wiesz, ile było dziwnych zwierzątek na tej wyspie, na której byliśmy? Pewnie byś się z nimi zaprzyjaźniła. O, rety, w końcu tablet. Ale co tutaj? Znowu coś nie działa? No co, zablokował się... zablokował mi się ekran. No co za niefar. A co mi tutaj łazi po plecach? Mam nadzieję, że nie przywiozę ze sobą jakiegoś robactwa. O rety! To ty, Cookie! Co ty tutaj robisz? Przyleciałeś, czyli jednak rozumiałeś, jak podawałem ci adres do naszego domu. Ekstra! Cookie, ale jesteś super. Słuchaj, nie, przecież jesteś moim przyjacielem w końcu. Możesz ze mną zostać, jak chcesz. Albo możesz tu przelatywać, kiedy ci się podoba. Teraz jesteś moim zwierzakiem. O, kaka! Czy tam jak on się nazywał, ten ptak? Zresztą, skoro nie podobało mu się to imię, to właściwie chyba go nie lubię i nie jest moim przyjacielem. Ale za wami się stęskniłam. Moje kochane zabawki, mój smok, moje lalki, żyrafka, misie, ale super! Jesteście tu wszystkie. Tak bardzo was za wami tęskniłam. Bez sensu było wyobrażać sobie kokosy w waszej roli. Ach, wreszcie chwila spokoju, możemy sobie usiąść spokojnie, jak dawniej, ach. Ale co to znowu, ktoś dzwoni do drzwi, no błagam ludzie, chwila spokoju, no. O rety, co to za zaszczyt, czym sobie zasłużyliśmy? Ach, witam pana, panie Martinie Wróblewski, wszyscy się tak o państwa martwili, aż sama musiałam tutaj do państwa zawitać. Witam, jestem burmistrzową Playmobil City. Witamy z powrotem. O, proszę bardzo, proszę wejść, to zaszczyt gościć panią u nas w domu, bardzo pani dziękuję. O rety, pani burmistrzowa. Witamy w naszym domu. Co panią u nas sprowadza? To może kawy? Och, pani Wróblewska, to bardzo miłe z pani strony. Chciałam tylko zobaczyć, czy są państwo cali i zdrowi. Wszyscy się o państwo martwili, cały Playmobil City. No to jak ja, burmistrzowa, mogłabym nie przywitać państwa ponownie w Playmobil City osobiście? Ach, to bardzo miłe z pani strony, pani burmistrz. Naprawdę to była dla nas bardzo ciężka przeprawa i cała ta przygoda, straszne. A, no tak, oczywiście, słyszałam o państwu i w telewizji, i od służb miejskich. Wszyscy państwo szukali. A jak się miewają państwa dzieci? Są tutaj? Tak, oczywiście, już wołam te nasze gagatki. Julian! Machania, na dół!
Ja, tato, no co tak krzyczysz? Przecież przyszliśmy, chcieliśmy trochę odpocząć. Właśnie, tato. Co się dzieje, tato? Ach, no i są nasze sławne dzieci. Sławna trójka, Julian, Emma i Hania. Witamy ponownie w Playmobil City. Cali i zdrowi, tak się cieszę. Przyszłam do was z prawdziwą niespodzianką. Szykujcie się na wakacje. Wow, ekstra, ale co, statkiem? Jej, wow, wakacje, ale dokąd? Nie statkiem. Tym razem polecicie na Playmobil Mallorca. Tam będziecie mieli zarezerwowany hotel cały dla siebie i dla waszych przyjaciół. Szykuje się dla was zatem prawdziwy, fantastyczny urlop nad morzem. O, jak miło. Boże, jak to cudownie, że ta pani burmistrzowa załatwiła nam takie wakacje. Och, to fantastyczna rekompensata, kochanie, to prawda. O, jak tu cieplutko i miło i wszyscy znajomi sami są, fantastycznie. Ach, faktycznie, kochanie, nie mogliśmy marzyć o niczym więcej. Taka piękna pogoda, miło. Ach, moje kochanie, wreszcie nasz miesiąc miodowy, bez żadnych wpadek i tonących statków. Ach, jest tak cieplutko i miło, to cudownie, że tu jesteśmy. Hej, Dave, nie przejmuj się piją, ale tylko żartowała, nie masz zakutego łba. Nie, nie mam, ale przecież pachnę bardzo podobnie jak ten kokosowy, o, ała, kokos, no. Oj, no dobra, tak tylko żartowałam, jesteś trochę uparty, no ale dobra, zakłuty łeb to może niekoniecznie. Sorry, Dave, tylko żartowałam. Ale super, że doleciałeś do nas aż tutaj, może jednak zaprzyjaźnimy się na nowo, kuki. Widzisz, Julian, jednak ten twój ptasior mnie lubi, przyleciał tutaj za mną, popatrz. Przepraszam, ja mam do pana takie jedno pytanie, czy wie pan może, do kogo należy pokój 101? No, tam do góry. To chyba jest, tam jest pan Stefan, tak, świetny mechanik swoją drogą, naprawił wszystko w hotelu. Dobra, dzięki panu bardzo. Czy ja nie znam tego chłopaczka? Czy on tutaj nie był może kilka lat temu z rodziną na wakacjach? Okej, dobra, słuchajcie, jest taka akcja. Idziemy na górę, 101, to pokój wujka Stefana. Teraz powinien ucinać sobie drzemkę, dalej za mną. Julian, to twój wujek, ja nie chcę tego robić. No dobra, oczywiście, że to ja to zrobię. Jak zapukam, to wszyscy uciekamy na dół. No dobra, no to raz, dwa, trzy. Dalej, znikamy. No szara, mija, szybko, uciekamy się, no zapukał już. O rety, dobra, udało się, ale gdzie jest mija? Ej, mija, tutaj, chodź. Ja chyba nie do końca zrozumiałam, o co chodziło z tą zabawą. Miałam uciec? Czy co? Po co pukałeś, skoro nie czekasz, aż ktoś wyjdzie? Nieważne, Mija, nieważne! Uciekaj, dalej, chodź! No idę! O rety, znowu to samo co wczoraj. Ktoś puka, ucieka, nie rozumiem, o co chodzi. Chcę tu chwilę pospać, tu ciągle ktoś puka mi do drzwi i znika. Ja nie rozumiem, ciągle zakłóca mi się spokój, mimo tego, że w tym hotelu tyle rzeczy naprawiłem. To skandal. No, widzieliście, to był świetny pomysł, co? Nawet nie wiem kto to. No, ekstra. Ej, poczekajcie, wpadłam na kolejny pomysł. To będzie super psota, chodźcie, wystraszymy tych na dole. Są tam Hania, Dave i Pia. No, co ja mogę zrobić? To może im coś zrzucę, będą myśleli, że to ptak. Julian, ale uważaj, bo możesz komuś zrobić z tym krzywdę. No co wy? Jestem tym ekspertem. Dajcie mi chwilę. O, moment, tylko chcę ich wystraszyć. Ale Julian, naprawdę możesz zrobić im krzywdę? To jest mega ciężkie, jak spadnie im na głowę? No co wy? Nie potraficie się w ogóle bawić, patrzcie. Mam poza tym świetnego cela i nie zrzucę im tego na głowę przecież. Dajcie spokój. Już chyba mi ja zapomniałaś, jaki byłem świetny w koszykówkę. Zobaczysz, nic się nie zmieniło. Patrz, jak trafiam. Przecież zresztą nie chodzi o to, żeby trafić w głowę, tylko w piasek zaraz obok nich. Moment. Raz, dwa i... Co to, kogoś spadł mi na głowę? Dave, czy wszystko w porządku? Żyjesz? Chorety, skąd ten kokos? Jak on mógł spaść tak sobie po prostu z tego drzewa? Przecież nikt tego drzewa nie dotykał, on nie. Chorety, chyba trafiłem go w głowę. Zupełnie tego nie chciałem. Chyba nie jestem taki dobry w koszykówkę, jak mi się wydawało. Ej, tylko nie mówcie, że to ja. Julian, ja dokładnie widziałam, że to ty. Jesteś tam do góry, zrzuciłeś mu to na głowę. Ej, a teraz się nie rusza. Hej, Dave, wszystko z tobą w porządku, wstań, no. Ała, moja głowa. Żyjesz? Chyba. No przecież nie chciałem trafić w Dave'a, on musiał się jakoś dziwnie poruszyć i to samo na niego spadło. To nie moja wina. Tylko chciałam was trochę przestraszyć. Julian, czy ty nie możesz dać ludziom odpocząć? Zawsze musisz komuś podać figle i to jeszcze takie bezsensowne. Mogło się coś stać. Och, z tobą to zawsze to samo. Typowy Julian. A, i moja głowa. No ale dobra, nic się nie stało. Hania, nie krzycz, tak proszę cię. Przecież zobacz, wszystko w porządku. To tylko kokos. Dave, wszystko w porządku. O, całe szczęście. Och, bo ten mój głupi brat mógł ci zrobić naprawdę krzywdę. Oj, dobra, Hania, wszystko w porządku. Nie psuj sobie wakacji. Zresztą jest naprawdę super. Nic mnie już nie boli, zobacz, jest ekstra. Ach, naprawdę mam już dość wakacyjnego chaosu. Mam nadzieję, że te wakacje będą już spokojne do samego końca. Tak, tak, teraz będziemy się tyle dobrze bawić. Tutaj, na Play Mallorca. Co powiedziałeś? No tak, do następnego wakacyjnego chaosu. Z naszą rodziną to nigdy nie wiadomo. Zawsze coś się wydarzy, czy tego chcemy, czy nie.